Cześć, witajcie, z tej strony Matnowy, a dzisiaj kolejny czek na moim kanale. I dzisiaj pokażę wam 5 sposobów, jak zdobyć karnet bojowy za darmo, kompletnie za darmo, albo za kilka złotych. Naprawdę kilka złotych, ale nie będziecie musieli kupować hodolcy za 50 zł. Obiecuję wam to. I jeżeli wam się odcinek spodoba, zostawcie łapeczkę w górę, taką solidną. Więc zostawcie łapę w górę na 100% i zostawcie subika, bo ostatnio nic nie zostawiacie. Zostawcie subika. Z dzwoneczkiem oczywiście, żeby nie przegapić najnowszych filmów na moim kanale. I co, może jeszcze napiszcie w komentarzu, jak wam podobają się nowe samochody po update'cie. A my już możemy zaczynać. Zapraszam do oglądania. Dobra, jesteśmy w pierwszym sposobie. Jak widzicie, tam leci z tyłu gameplay, żebyście mieli cokolwiek obejrzeć. I pierwszym sposobem na zdobycie prawie darmowego karnetu bojowego jest to, aby uzbierać sobie dużo fałdolcy i po prostu zbierać fałdolce. A jeżeli nie chce wam się zbierać fałdolcy i nie chce wam się tyle czekać, to możecie, nie wiem, uzbierać sobie, powiedzmy, nie wiem, 500 fałdolców albo 600 i kupić sobie pakiet startowy za 20 zł. To jest mniej niż cena samego karnetu, a będziecie mieli karnet za 20 zł, można powiedzieć. Albo za darmo, jak wolicie. I to był nasz pierwszy sposób, przechodzimy już do drugiego. A drugim sposobem już jest to, aby tak wiecie, na takiego sprytnego chłopa, takiego cwaniaczka, poprosić jakiegoś swojego najlepszego kolegę, żeby wysłał wam ten karnet. Może się zgodzi, może wam wyśle, a jeżeli nie, no to macie pecha po prostu, no nie rozumiem, no. No i co? Poproście kolegę, żeby wam wysłał, może wam myślę, zlituje się nad wami, jeżeli ma dużo fałdolców, to myślę, że... Jeżeli to jest dobrym kolegą, ma dużo fałdolców, to myślę, że powinien wam wysłać, jeżeli się dobrze lubicie. No i co? To był drugi sposób, przechodzimy już do trzeciego. Trzecim sposobem jest to, że jeżeli macie ratowanie świata, ponieważ niedawno była aktualizacja i już jest to zabronione, tego nie ma dla nowych graczy, ratowanie świata. Jeżeli masz ratowanie świata, to masz bardzo ułatwione życie, ponieważ możesz za nagrody dzienne, których nowe osoby, które kupiły ratowanie świata, nie mogą już mieć, starsze osoby, które mają ratowanie świata dalej, już kiedyś mieli kupione, to mają dalej te nagrody dnia i mogą sobie zbierać fałdolce z, nie dość, że z darmowego karnetu, to jeszcze z ratowania świata i mogą uzbierać na karnet. Na przykład ja tak sobie robię. I to jest mój ulubiony, jeden z ulubionych sposobów. I co, to było na tyle? Nie z odcinka, ale z tego sposobu i co? My już przechodzimy do czwartego sposobu. Czwarty, taki trochę fartowny, taki trochę wynagrodzony sposób, ponieważ bardzo mało osób będzie go mogło użyć, ponieważ kolejnym sposobem jest to, że jak macie na przykład emotki jakieś niepotrzebne skiny i jeżeli jeszcze macie żądania zwrotu, to możecie sobie po prostu zwrócić te skiny, czy tam emotki, czy tam cokolwiek macie kupionego i wam się nie podoba. Jeżeli oczywiście macie jeszcze te zwroty i dostaniecie darmowy fałdolce, oczywiście za to zwrot fałdolców i za to może wam się uzbiera z tego karnet. To było na tyle z czwartego sposobu już i co, przechodzimy do piątego i już ostatniego. Kolejnym sposobem już jest drugi typ płatny, ale reszta jest za darmo, więc możecie korzystać z nich za darmo oczywiście. Ale już przechodzę do piątego sposobu, ostatniego i jest to zrobienie tego czegoś, że kupicie sobie raz karnet za własne pieniądze, za 30, czy tam 40, 50 zł, przebolejecie te 50 zł, ale kupicie sobie karnet. A w kupionym karnecie jest jeszcze bardzo dużo fałdolców też i przynajmniej wam się uzbiera na kolejny sezon i może w kolejnym sezonie będziecie już mieli za darmo i może wam się tak nadrabiać i może będziecie mieli za darmo karnety później. Na tym sezonach i warto przeboleć czasami te 50 czy tam 40 zł. To było na tyle z tego odcinka i z piątego sposobu. Co, do zobaczenia w kolejnym odcinku, jeszcze będzie outro i co, tutaj sobie przegrałem, tadam i co, cześć, papa.
Dobra, no i to by było na tyle. Jeżeli wam się film spodobał, zostawcie łapeczkę w górę, oczywiście subika z dzwonem, jeżeli lubicie oglądać moje filmy. No i co, do zobaczenia w kolejnym odcinku już jutro albo za tydzień. Cześć, pa, pa! Destination Paradise.